W Polsce, .pl to są gorące pytania. Adyta hołdyńska. Witam Państwa. Tu, z tej strony, jest Polski Kompas za moimi plecami. I gala, gala tegoroczna, która się nie odbędzie z powodu pandemii. Dzisiaj tylko dość wspomnieć, że ponad te 4000 tysiące zakażeń nowych, jeżeli chodzi o koronawirusa, więc ta sytuacja rzeczywiście doprowadziła do tego, że naszej gali nie będzie. Ale będzie w innym terminie albo w innej formie, więc spokojnie. A my natomiast dzisiaj prezentujemy Polski Kompas. Właśnie tutaj mamy rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych autorzy to między innymi premier Mateusz Morawiecki za chwilę tego Romka tajemnicy co do tego co napisał premier w polskim kompasie uchyli nam nasz gość czyli Maciej Wośko redaktor naczelny gazety Bankowej Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Co z galą? No, tak jak mówiliśmy, tak jak komunikowaliśmy od poniedziałku, gala miała odbyć się w ostatni wtorek. Ze względu na wzrost liczby zakażeń COVID-19, postanowiliśmy, no, zachowując bezpieczeństwo, odwołać spotkanie, które miało być uroczyste i liczne przede wszystkim, ponieważ no wszyscy autorzy Polskiego Kompasu tradycyjnie są zawsze zapraszani na, na galę. To jest 104 autorów proszę państwa 110 tekstów w tym roku w polskim kompasie w I to nie roczniku byle jakich autorów nie byla jakich autorów, bo wśród nich i premier Mateusz Morawiecki, i prezes Narodowego Banku Polskiego, i prezes Giełdy Papierów Wartościowych, profesorowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i Rady Programowej Gazety Bankowej i wiele, wiele innych osób. Ja skorzystam z takiej notatki, którą sobie przygotowywaliśmy. Prezes Rady Ministrów trzech obecnych i byłych wicepremierów. 23 trzech Obecnych i byłych ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, trzech urzędników i doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej oraz parlamentarzystów, ośmiu prezesów, wiceprezesów urzędów centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru mm -hmm. Finansowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Rozliczeniowej, KDPW, Aha. Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Także czterech obecnych i byłych członków Rady Polityki Pieniężnej. Tak jak mówiłem, prezes giełdy papierów wartościowych. 16 profesorów ekonomii i zarządzania największych polskich uczelni, w tym rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Mm -hmm. A prezes, to, co Państwo obserwują, to są obrazki właśnie z Gali z zeszłego roku. Marcin Wikło, który Gale prowadził. Widzimy te obrazki i zastanawiamy się właśnie, w jaki sposób opisać polski kompas. To, o czym piszą Ci wszyscy z Rozwani, cenieni autorzy. Trudno oczywiście nie, nie pisać w tym roku o kryzysie covidowym i o tym co, co w kryzysie. Natomiast postanowiliśmy postawić przed autorami takie zadanie, żeby spróbowali zasygnalizować co może nam pomóc wyjść z kryzysu i jak ten kryzys możemy pokonać. Premier Mateusz Morawiecki pisze no, zmagamy się z największym Kryzysem gospodarczym po drugiej wojnie światowej. W marcu i kwietniu w wielu obszarach nastąpiło załamanie i już dziś wiemy, że odbudowa tych branż będzie bliższa literze U niż V. To już też słyszeliśmy z ust pana premiera. No, natomiast tekst artykułu pana premiera Mateusza Morawieckiego kończy się mimo wszystko dość optymistycznie. Szybka interwencja rządowa w postaci tarczy antykryzysowej uratowała miliony miejsc pracy i tysiące przedsiębiorstw, zachowaliśmy potencjał i stajemy przed szansą dalszego rozwoju. Wchodzimy w trzecią dekadę XXI wieku z nadzieją, że będzie to złota dekada dla Polski. To bardzo wyraźny sygnał na to, że rząd będzie starał się wykorzystać jednak sytuację kryzysową do tego, żeby no stworzyć dodatkowy impuls rozwojowy, co bardzo często w kryzysach się zresztą dzieje. Premier Mateusz Morawiecki nie byłby sobą, gdyby też nie zwrócił uwagi na ten patriotyzm gospodarczy i o tym też w tym tekście, prawda? O tym też w, w tym, o tym, że to od nas zależy też poniekąd, jak gospodarka będzie reagowała, jak będzie się rozwijała od naszych wyborów konsumpcyjnych, natomiast konsumenckich. Natomiast istotne jest też to, na co zwracają uwagę chyba, no prawie wszyscy autorzy, że. To pojęcie gospodarki narodowej, które jeszcze kilka lat temu uderzało wielu ekspertów, ekonomistów, którzy mówili: Nie, gospodarka nie jest narodowa, gospodarka jest globalna i nie da się tej tendencji zatrzymać. Dzisiaj mówimy już bardzo wyraźnie o gospodarkach narodowych i o tym, że państwo bierze udział w, w gospodarce. Ja tylko zacytuję taki jeden z akapitów premiera. Polska gospodarka wychodzi z wielkiego lockdownu, jak zaczęli. Chcieli go nazywać ekonomiści w relatywnie dobrej kondycji. Szybka interwencja rządowa w postaci tarczy antykryzysowej uratowała miliony miejsc pracy, tysiące przedsiębiorstw. Czy ta sytuacja się utrzyma i czy zastanawiają się nad tym także inni z autorów? No bo czy grozi nam drugi lockdown, to jest jedno pytanie. Rządzący zapewniają, że to nie jest możliwe na tę chwilę i czy gospodarka to wytrzyma, to jest pytanie drugie, ale nie mniej ważne. W wielu tekstach pojawiają się no analizy sytuacji bieżącej, ale też właśnie sygnały dotyczące tego, co można zrobić, czy co jest istotne w tej gospodarce, żeby z krysem poradzić sobie jak najlepiej? Ja zresztą odsyłam Państwa do Polskiego Kompasu, ponieważ mimo że gala nie odbyła się w, w ostatni wtorek, postanowiliśmy w kolejny poniedziałek, czyli 12 października opublikować Polski Kompas. No właśnie, skąd go wziąć, gdzie go dostać? Kompas jest dostępny na wszystkich naszych Aplikacjach, aplikacjach, Gazety Bankowej, Także proszę szukać Gazety Bankowej w App Store Google Play i App Galery, tam od poniedziałku od rana Kompas będzie do pobrania w formacie PDF również na stronie gb.pl to jest standardowe miejsce, na, na portalu gb.pl standardowe miejsce w którym zawsze nasze, roczniki się pojawiają tam można sięgnąć też po, poprzednie Wydania i porównać na przykład, co, co się wydarzyło. Choć wierzę, że no ten tegoroczny kompas, potężne jednak wydawnictwo i no mamy tę radość, że bardzo unikalne, bo nie ma drugiego takiego, takiej pozycji, mm -hmm. takiego wydawnictwa w Polsce, które zbierałoby rzeczywiście w jednym miejscu teksty tylu osób istotnych dla gospodarki polecam bardzo serdecznie także kompas będzie można pobrać zgodnie z obietnicą zawsze co roku też wersja drukowana kompasu trafia do nabiórka najważniejszych osób w państwie ale też właśnie najistotniejszych osób w, dla gospodarki i wszystkich ze 104 mm -hmm. autorów Tutaj wśród tych autorów jeszcze Jadwiga Emilewicz, czyli była już wicepremier, ale właśnie jakby stająca, stojąca przez cały czas na czele tej tarczy antykryzysowej, rozdzielająca te pieniądze, znająca właśnie doskonale ten schemat udzielania państwowej pomocy. Jacek Sasin pisze o gospodarce po pandemii, właśnie w duchu tego, co, co mówiliśmy przed kilkoma minutami. Epidemia COVID-19 zaburzyła poczucie bezpieczeństwa i dobrobytu, w którym żyliśmy przez wiele lat, pisze Jacek Sasin, odpowiedzialny przecież za te nasze spółki skarbu państwa. W bańce informacyjnej, w której funkcjonowaliśmy, kataklizmy były do tej pory dla nas odległe, Cegłę, obce i dotyczyły innych części świata. Efektem pandemii jest wzbudzenie przekonania, że taka sytuacja może się wydarzyć tu i teraz. Tak naprawdę to jest też esencja tego, z czym się zmagają ci wszyscy autorzy, ważne osoby, które odpowiadają za to, w jaki sposób my sobie z pandemią poradzimy. Czyli tej sytuacji nie było. No teraz jesteśmy przed tym wielkim wyzwaniem. Ja powiem tak: kompas powstaje przez kilka miesięcy, bo pierwsze zaproszenia trafiają do autorów w czerwcu, lipcu, teksty powstają w sierpniu. Roku, do początku września z reguły, stąd wiele tych tekstów dotyczy sytuacji, w której wydawało nam się w sierpniu, już patrząc na wyniki zakażeń, że jest lepiej i będzie lepiej. Na, na pewno wyniki gospodarcze to jest to, co, to, co wszystkich napawało dużym optymizmem, więc tak. ja mimo wszystko mówię, mimo trudnej sytuacji w gospodarce, mimo tym, kryzysu, Kompas jest jednak dość optymistycznym wydawnictwem. Warto jeszcze zwrócić uwagę, myślę, na jeden, jedno zdanie z artykułu profesora Adama Grapińskiego, prezesa Aha. Narodowego Banku Polskiego, który pisze w, w pewnym momencie tak, że należy podkreślić, że właściwa reakcja Banku Centralnego na obecny szok gospodarczy nie byłaby możliwa, gdyby Polska obecnie znajdowała się w strefie euro. W takim przypadku warunki monetarne w Polsce byłyby przez decyzję Europejskiego Banku Centralnego, podejmowane ważne, tak, de facto jest. na podstawie sytuacji w największych gospodarkach strefy euro. I takich bardzo ważnych zdań, akapitów jest w tegorocznym polskim kompasie Aha. niezwykle powiedzmy dużo. Powiedzmy jeszcze, dlaczego to jest tak ważne. No Po raz kolejny okazuje się, że kiedy jest kryzys, ta waluta narodowa bardzo mocno chroni, jest tą tarczą. Jednak waży waluta narodowa, waży decyzyjność i pełna swoboda decyzyjności Narodowego Banku Polskiego. No i to jest to co to co powiedzieliśmy sobie ten wzrost znaczenia gospodarki narodowej jednak no, budowanej inicjowanej na miejscu w granicach w granicach państwa ma znaczenie to, to bardzo mocno się o tym przekonaliśmy to też z tych tekstów w tym roku Aha. wynika warto myślę też powiedzieć że teksty Będą sukcesywnie publikowane na portalu w gospodarce.pl polecam państwu bardzo serdecznie uwaga. Ja również polecam, bo ten choćby już przeglądając, zanim jeszcze premiera, z czego się bardzo cieszę, już ma, mogąc przeczytać to wszystko. Już widać, że będzie to bardzo ciekawa lektura, bo wiele tych z tych osób, choćby prezesi też spółek Daniel Obajtek skutecznie odpowiadamy na współczesne wyzwania. Jerzy Kwieciński zapewnia do walki z kryzysem potrzeba energii, którą ci. Rozwoju, prezesi deklarują mieć, to może być dobra dekada rozwoju dla Polski. Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju. To są krótkie zdania, ale warto zajrzeć też właśnie tak, jeżeli nawet nie wierzymy w te zdania, to przeczytać uzasadnienie, przeczytać, poznać w jaki sposób myślą te najważniejsze osoby w państwie. Tak, bo Kompas stał się przez 6 lat, to jest szóste wydanie. Przez tych 6 lat nie tylko takim zapisem czy dokumentacją pewnych założeń strategii budowy gospodarki, czy, czy tego jak ludzie związani z gospodarką i z ekonomią polskiej gospodarki reagują i widzą to, co się w gospodarce dzieje, ale jest również takim corocznym zestawem zapowiedzi tego, czego można się spodziewać, czego gospodarka i obywatele i przedsiębiorcy mogą się spodziewać no to ja tutaj tylko jeden sygnał minister finansów Tadeusz Kościński pisze bardzo wyraźnie potrzebujemy inwestycji publicznych na dużą skalę tylko w ten sposób uda się podtrzymać optymizm sektora prywatnego i zachować skłonność do inwestycji prywatnych taka ambitna polityka polityka proinwestacyjna ma pełne wsparcie ze strony ministerstwa finansów to myślę też dość istotna deklaracja w kontekście no, tych programów wychodzenia z kryzysu, radzenia sobie z kryzysem, który wciąż jeszcze przed nami, mam wrażenie. Jest także o mediach. Maciej Łopiński, społeczna odpowiedzialność w czasach pandemii. Pisze o tej roli mediów w czasie pandemii też bardzo ważnej, bo pamiętamy, jak koronawirus to wraca niestety znowu stał się tematem przewodnim w mediach nie tylko komercyjnych, ale przede wszystkim jak pisze Maciej Łopiński publicznych właśnie z tą misją z informowaniem, z tym poradnictwem też w jaki sposób działać, zachowywać się w czasie pandemii. To jest ta różnica, o której w redakcji bardzo często w, w redakcji gazety bankowej rozmawiamy, jaka jest różnica między no jednak informowaniem a pewną tabloidyzacją informacji czy przekazywania newsów dotyczących COVID-19 bardzo łatwo przekroczyć tę granicę i widzimy to codziennie w wielu stacjach telewizyjnych, kiedy no, informowanie zamienia się w budowanie sensacji, a już najgorzej, kiedy bud w budowanie poczucia strachu i, i, i niepewności, no przekonaliśmy się o tym, jak ważne jest poczucie no jednak bezpieczeństwa wbudowane również przez media publiczne, a także no Nasze media, mam wrażenie, też staramy się dosyć. Regularnie się bardzo. i w sposób stonowany informować o tym co, co się dzieje oczywiście Dziękuję serdecznie i, z, za rozmowę za prezentację polskiego kompasu Maciejowi Woźko czyli redaktorowi Naczelnemu Gazety Bankowej który czuwał nad publikacją nad tymi wszystkimi tekstami, upominał się u tych wszystkich polityków prezesów żeby te teksty przyszły na czas a państwo będą je mogli, przeczytać od poniedziałku w poniedziałek 12 października zapraszam do aplikacji. Gazety Bankowej i na portal GB.pl. A jeśli chodzi o Galę, to wkrótce poinformujemy, ponieważ na Gali to jest ta część niezwykle uroczysta, czyli wręczenie nagród Polski Kompas. To jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo, dziękujemy serdecznie Państwu i zapraszamy oczywiście. Do zobaczenia.